Witam bardzo serdecznie w ramach kolejnego wykładu otwartego. Nazywam się Ryszard Kopka, jestem pracownikiem Instytutu Automatyki, Katedry Elektroniki i Metrologii Wydziału Elektrycznego i chciałbym powiedzieć kilka słów na temat elementów pozwalających na gromadzenie i przechowywanie energii elektrycznej oraz metod ładowania takich elementów. Jako społeczność zużywamy obecnie ogromne ilości energii. Potrzebujemy masę energii po to, żeby wyprodukować otaczające nas dobra. Wykorzystujemy energię, czy zużywamy energię dla potrzeb produkcji pożywienia. Następnie, posiadając już odpowiednie dobra, zużywamy kolejne ilości energii po to, żeby z tych dóbr korzystać. Poprawiamy sobie nasz komfort życia poprzez odpowiednie ogrzewania, czy tak jak obecnie, poprzez klimatyzację, co skutkuje dalszym wzrostem zużycia tej energii. Oczywiście taka eksploatacja niesie za sobą bardzo negatywne skutki w zakresie otaczającego nas środowiska. Głównie chodzi o emisję gazów cieplarnianych, które powodują istotne skutki otaczającej nas atmosfery. Jeżeli popatrzymy na wykres przedstawiony tutaj na slajdzie, widzimy, że jako obecne pokolenie zużyliśmy tyle energii, ile praktycznie cała ludzkość do tej pory. Dlatego bezwzględnie musimy podjąć pewne działania, które pozwolą nam z jednej strony ograniczyć tą ilość zużywanej energii, dodatkowo zaimplementować pewne rozwiązania, które pozwolą wykorzystać tę energię w sposób zdecydowanie bardziej skuteczny. Obecnie jako główne źródło energii dla właśnie naszych potrzeb wykorzystujemy energię z paliw kopalnych poprzez właśnie spalanie tych paliw. Głównie chodzi tutaj o węgiel, ropę czy gaz ziemny. Jeżeli jednak popatrzymy na pewne opracowania, które pozwalają nam prognozować, jakie będzie zużycie tej energii w następnym okresie naszego funkcjonowania, to w przedstawionym raporcie właśnie do roku 2050 ocenia się, że to zużycie energii nadal będzie rosło. I w roku 2050 praktycznie wzrost ten będzie na poziomie o 50% większy w stosunku do tego, co zużywamy obecnie. A więc ta potrzeba efektywniejszego wykorzystania zasobów energetycznych jest tutaj bardzo istotna. Z punktu widzenia naszej działalności bardzo istotne jest więc ograniczenie implementacja różnego rodzaju rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony rozwój technologiczny pozwala na wykorzystywanie czy użytkowanie coraz bardziej zaawansowanych i nowoczesnych układów i rozwiązań elektroenergetycznych, które właśnie pozwalają w sposób bardziej efektywny wykorzystać istniejące zasoby energetyczne. Bardzo istotny jest rozwój w zakresie właśnie odnawialnych źródeł energii i pozyskiwania energii z takich właśnie źródeł. Dodatkowo, żeby można było z tych źródeł efektywnie korzystać, musimy umieć właśnie gromadzić energię i w odpowiedni sposób ją przechowywać. To wszystko staje się coraz bardziej możliwe również dzięki rozwojowi pewnych rozwiązań informatycznych czy pewnych rozwiązań obliczeniowych, które pozwalają właśnie na realizację takich bardzo zaawansowanych systemów czy układów sterowania, pozwalających w sposób bardziej efektywny zarządzać czy eksploatować właśnie istniejące zasoby. Jeżeli odwołamy się jeszcze raz do właśnie pokazanego przed chwilą opracowania, w zakresie prognozy, z jakich źródeł ta energia w ramach rozwoju ludzkości będzie pochodziła, to poza tymi podstawowymi źródłami w postaci właśnie energii jądrowej, węgla, gazu czy ropy, bardzo wyraźnie widać tutaj wzrost właśnie jako źródła energii właśnie tych źródeł odnawialnych. W ramach właśnie przygotowanego opracowania
wyraźnie widać wzrost pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i ten wzrost związany jest, czy tutaj kompensuje nam ograniczenie tej energii pochodzącej właśnie ze spalania, głównie ze spalania węgla. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, oczywiście tymi podstawowymi zaletami takich źródeł energii jest z jednej strony ich powszechność oraz no, oczywiście bardzo istotna czystość. Eksploatacja źródeł odnawialnych związana jest praktycznie z zerową emisją gazów cieplarnianych oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Niestety, jako te źródła odnawialne charakteryzują się również pewnymi wadami. No i te podstawowe wady oczywiście dotyczą tej zmienności, jeżeli chodzi o dostęp do takich źródeł. Ta zmienność może wynikać czy to bezpośrednio z określonych pór roku, czy pór dnia. Jak również tutaj bardzo istotna jest losowość tych źródeł. Dlatego, aby w sposób taki sprawny i skuteczny z tego typu źródeł korzystać, no bezwzględnie musimy umieć w odpowiedni sposób gromadzić energię pochodzącą z takich źródeł, tak ażeby właśnie w chwilach, kiedy te źródła no, nie dostarczają odpowiedniej ilości tej energii, można było właśnie zastąpić tą energię z takich magazynów energii. Jeżeli chodzi o gromadzenie energii, występują różne mechanizmy. Oczywiście te mechanizmy związane są z rozwiązaniami technologicznymi, które implementują te rozwiązania. Możemy gromadzić energię w sposób mechaniczny, w postaci różnego rodzaju kół zamachowych, w postaci chemicznej, poprzez sprężanie powietrza, czy gromadzenie na odpowiedniej wysokości źródeł, odpowiedniej ilości wody. Natomiast no mniej tutaj w ramach naszego zespołu, ze względu na to, że jesteśmy z Wydziału Elektrycznego, najbardziej interesowały te metody związane z takimi mechanizmami elektrycznymi. Oczywiście z punktu widzenia elektrycznego do tej pory tym głównym elementem związanym z gromadzeniem energii były różnego rodzaju akumulatory. Natomiast rozwój technologii, który obserwujemy w okresie ostatnich kilku czy kilkunastu lat, pozwala właśnie na implementację nowych takich zasobników energii i głównie w tej chwili są to tak zwane różnego rodzaju rozwiązania gromadzące energię w sposób elektrostatyczny, czyli różnego rodzaju kondensatory czy tak zwane superkondensatory. To wszystko powoduje to, że jednak musimy zmienić to źródło naszej energii i sposób korzystania z tych źródeł. Powoduje, że coraz częściej w otaczającym nas środowisku pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne. Nikogo nie dziwi już dzisiaj widok samochodów elektrycznych czy ładujących się gdzieś na parkingach właśnie takich samochodów, ale coraz częściej możemy również spotkać takie rozwiązania, gdzie właśnie różnego rodzaju jednostki pływające napędzane są tylko i wyłącznie właśnie z wykorzystaniem energii elektrycznej i to pochodzących z takich źródeł odnawialnych. Czy nawet znane są rozwiązania właśnie związane z wykorzystaniem na przykład samolotów napędzanych tylko i wyłącznie energią elektryczną. Z punktu widzenia rozwiązań, które służą do gromadzenia tego typu ogólnie energii przy pomocy właśnie tych rozwiązań elektrycznych, to oczywiście, tak jak powiedziałem, są to albo akumulatory, które wykorzystują różnego rodzaju zjawiska elektrochemiczne w celu właśnie gromadzenia tej energii. Oczywiście zaletami takich rozwiązań jest stosunkowo niski koszt takich elementów. Natomiast i dodatkowo tak zwana duża gęstość energii, czyli ze źródeł takich odpowiednio w stosunku do ich masy jesteśmy w stanie przez długi okres czasu eksploatować czy pobierać niewielką ilość energii. Niestety tego typu rozwiązania posiadają pewne tutaj dosyć istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego właśnie wady. I do tych wad należy właśnie ten długi czas ładowania takich źródeł.
oraz oczywiście różnego rodzaju warunki charakteryzujące eksploatację takich elementów, czyli czy to temperatura, czy układ, w jakim taki element jest eksploatowany. No, z drugiej strony tego typu rozwiązania również bardzo mocno przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska, a więc no, z punktu widzenia takiego użytkowego, no, tego typu rozwiązania nie do końca spełniają takie właśnie wymagania eksploatacyjne. Jeżeli popatrzymy na wykres, który przedstawia właśnie zależność pomiędzy, znaczy tutaj umiejscawia tego typu rozwiązania, to oczywiście w zakresie samych akumulatorów również obserwujemy tutaj dosyć istotny rozwój technologiczny od tych pierwszych akumulatorów kwasowych poprzez akumulatory niklowo-kadmowe, no i dzisiaj bardzo popularnych akumulatorów litowo-jonowych, czyli bazujących ogólnie na związkach litu. Jeżeli popatrzymy na tym wykresie, tutaj na osi X-ów mamy oś, która nazwana jest gęstością mocy, czyli jaką moc jesteśmy w stanie uzyskać z danej masy akumulatora. Natomiast na osi Y-ów mamy oś przedstawiającą gęstość energii, czyli jaką energię jesteśmy w stanie uzyskać z jednostkowej masy takiego elementu. No, widać, że akumulatory charakteryzują się tą stosunkowo dużą gęstością energii. Jednak no, nie pozwalają na uzyskiwanie dużych gęstości prądów, a więc po prostu no, nie jesteśmy w stanie dużymi prądami ładować tego typu zasobników, ewentualnie z takich zasobników pobierać stosunkowo dużych wartości prądu. Standardowo przyjmuje się, że prąd ładowania czy rozładowywania takiego zasobnika jest gdzieś na poziomie około 1 do 2 C, gdzie C jest to pojemność wyrażana w amperogodzinach. Tak jak powiedziałem, dzisiaj bardzo popularnym elementem związanym z gromadzeniem energii to z wykorzystaniem tych zasobów elektrycznych są różnego rodzaju kondensatory, czyli elementy wykorzystujące mechanizmy elektrostatyczne. Te mechanizmy bardzo istotnie różnią się od tych mechanizmów, które występują w akumulatorach i dzięki temu uzyskujemy pewne charakterystyczne cechy, które w przypadku właśnie kondensatorów dosyć mocno różnicują ją względem właśnie akumulatorów. Jeżeli popatrzymy z powrotem na właśnie wykres pokazujący tą zależność gęstości energii oraz gęstości mocy, to kondensatory czy superkondensatory umiejscowione są tutaj w tej części wykresu, czyli charakteryzują się stosunkowo dużymi gęstościami mocy. To znaczy my możemy pobierać stosunkowo duże wartości prądu z jednostkowej masy takiego elementu. Natomiast pomimo różnego rodzaju rozwoju czy tego ciągłego rozwoju technologicznego, niestety tego typu elementy nadal charakteryzują się stosunkowo niewielkimi pojemnościami, a więc ilość energii, którą możemy pobierać, jest niewielka, więc tę energię możemy pobierać przez stosunkowo niedługi okres czasu, czyli stosunkowo krótko. Natomiast to, co jest bardzo mocno charakteryzuje tego typu elementy, to właśnie te duże prądy ładowania i rozładowania. I tutaj w porównaniu do tych superkondensatorów te prądy są na poziomie około od 100 do nawet 150 C, gdzie to C jest to pojemność właśnie takich elementów wyrażana w amperogodzinach. Dlaczego superkondensatory charakteryzują, czy co sprawia, że superkondensatory posiadają tak dużą pojemność? Budowa takiego standardowego kondensatora wygląda w ten sposób, że dwie okładki metalowe oddzielone są pewnym dielektrykiem, no i ładunek gromadzony jest właśnie w tych dwóch okładkach. Pojemność kondensatora wyrażana jest przedstawioną tutaj zależnością, gdzie właśnie S jest to pole powierzchni takiej okładki, a D jest to odległość pomiędzy tymi okładkami. Epsilon jest to oczywiście przenikalność elektryczna dielektryka, który jest tutaj zastosowany. Co należałoby zrobić, żeby zwiększyć pojemność takiego kondensatora? No oczywiście, no z jednej strony powinniśmy zwiększyć pojemność tych okładek, z drugiej strony zmniejszyć odległość pomiędzy tymi okładkami. No niestety, z punktu widzenia właśnie technologii, no nie jesteśmy w stanie w nieskończoność zmieniać te parametry w takim tradycyjnym rozwiązaniu właśnie takiego tradycyjnego kondensatora. Natomiast całkiem inaczej wygląda to w przypadku właśnie superkondensatora.
Okazuje się, że w tego typu rozwiązaniach wykorzystuje się pewne inne mechanizmy gromadzenia energii. Oczywiście energia również jest gromadzona zarówno gdzieś tutaj w okładkach, jak i wewnątrz samego takiego elementu, natomiast wykorzystuje się całkowicie odmienne mechanizmy. Na pierwszym rysunku widzimy taki superkondensator rozładowany. Taki element składa się z dwóch elektrod. Tak? Tutaj z jednej strony są to typowe elektrody, które przewodzą prąd elektryczny, metalowe bądź z innych materiałów, oraz elektrolitu, w którym rozpuszczone są jony. Elektrody oddzielone są względem siebie separatorem, przy czym separator pozwala na swobodny przepływ jonów pomiędzy właśnie stronami tego separatora. Natomiast zabezpiecza przed zwieraniem się elektrod superkondensatora. Jeżeli mamy superkondensator rozładowany, to jony, które powstają w wyniku oddziaływania cząsteczek rozpuszczalnika, przemieszczają się swobodnie w całej objętości danego superkondensatora. Natomiast jeżeli taki element zostanie naładowany, to zgromadzone w jednej elektrodzie ładunki powodują przyciąganie jonów jednego znaku, natomiast zgromadzone w drugiej elektrodzie ładunki przeciwnego znaku przyciągają jony przeciwnych znaków. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że jony te zostają przyciągnięte do elektrody, ale nie stykają się bezpośrednio z tą elektrodą. A mianowicie pomiędzy jonami i elektrodą tworzy się taka cieniutka warstwa z jonów, z cząsteczek rozpuszczalnika, która nie pozwala na właśnie na zwieranie się jonów do elektrody. I w ten sposób tak naprawdę w superkondensatorze my mamy do czynienia z, tak naprawdę z dwoma kondensatorami, to znaczy z jednym, który powstaje wokół jednej elektrody i drugim, który powstaje wokół drugiej elektrody. Natomiast rolę dielektryka, czyli tego elementu separującego, pełnią tylko i wyłącznie cząsteczki rozpuszczalnika. Tutaj na rysunku poniżej przedstawiono model elektroniczny takiego właśnie superkondensatora, gdzie tak naprawdę składa się z dwóch kondensatorów połączonych szeregowo oraz pozostałych elementów charakteryzujących pewne pozostałe właściwości. A więc dzięki temu, że uzyskano bardzo niewielką odległość pomiędzy jonami zgromadzonymi w rozpuszczalniku ładunkami zgromadzonymi w elektrodzie. Dzięki temu uzyskano bardzo dużą pojemność, ponieważ D dąży tutaj do bardzo małej odległości. Dla takich typowych rozpuszczalników bazujących na przykład na wodzie, rozmiary tych cząsteczek są na poziomie około 10 do minus 10 metra, a więc naprawdę są to bardzo niewielkie odległości. Dzięki temu bardzo mocno rośnie tutaj nam pojemność. Okazuje się, że w superkondensatorach wykorzystano jeszcze jedną własność, a mianowicie bardzo mocno zwiększono powierzchnię samych elektrod. Co prawda tutaj na rysunku pokazano w taki sposób uproszczony tę elektrodę. Tak naprawdę elektrody, z których zbudowane są superkondensatory, wyglądają nieco inaczej. Nieco lepiej przedstawia to rysunek kolejny, gdzie tak naprawdę elektroda zbudowana jest z materiału charakteryzującego się bardzo dużą chropowatością albo ogólnie bardzo dużą powierzchnią. Takim materiałem na przykład są związki węgla, czy tak zwany węgiel aktywny, którego niewielkie masy tego materiału charakteryzują się naprawdę bardzo dużymi powierzchniami. Na przykład powierzchnie takich elektrod wykonanych właśnie z węgla aktywowanego czy z aktywnego są w stanie osiągnąć powierzchnię nawet do 3000 metrów kwadratowych i to z 1 grama takiego materiału. To powoduje, czy zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, że bardzo mocno rośnie nam tutaj pole powierzchni. A więc składając razem zarówno bardzo dużą powierzchnię oraz bardzo małą odległość pomiędzy
ładunkami, to sprawia, że bardzo mocno rośnie pojemność takiego elementu. Dzięki właśnie tej technologii pozwoliłem sobie tutaj przynieść i pokazać taki właśnie superkondensator. Jest to jeden z przykładowych, które wykorzystujemy podczas naszych badań. Jest to superkondensator o pojemności 3000 faradów. Myślę, że osoby, które w jakikolwiek sposób potrafią wyobrazić sobie wielkość tej pojemności oraz odnieść do typowych właśnie takich kondensatorów, czy to elektrolitycznych, czy takich stosowanych typowo w elektronice, no to mają świadomość, że uzyskiwanie pojemności rzędu milifaradów było już dużym osiągnięciem, natomiast tutaj mamy do dyspozycji właśnie te 3000 faradów. Na kolejnym rysunku dodatkowo pokazałem jeszcze, że objętość czy masa 2,5 grama takiego węgla aktywnego no jest, posiada powierzchnię wynoszącą około te 7,5 tysiąca metra kwadratowego, co tak naprawdę odpowiada powierzchni pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. A więc widać, że no naprawdę zastosowano pewne takie bardzo ciekawe i charakterystyczne technologie, które pozwalają no, uzyskać tak dużą pojemność takich elementów. Jakie są te podstawowe zalety superkondensatorów w odniesieniu do właśnie akumulatorów? No to, co jest właśnie tą pierwszą cechą, to bardzo duża gęstość mocy. My jesteśmy w stanie z takiego superkondensatora, dzięki temu, że ładunek gromadzony jest dalej tylko i wyłącznie z wykorzystywaniem tych mechanizmów elektrostatycznych, a więc my jesteśmy w stanie taki kondensator ładować prądem o wartościach rzędu 1000 amperów. Co prawda w krótkich odcinkach czasu, zaledwie kilku sekundowych, ale no, takiego typu rzędy prądu jesteśmy w stanie tutaj uzyskiwać. A więc tego typu elementy charakteryzują się bardzo dużymi gęstościami mocy. Dzięki właśnie takim dużym prądom my jesteśmy w stanie bardzo szybko taki kondensator naładować, czy ewentualnie bardzo szybko go rozładować poprzez pobranie tego zgromadzonego w nim ładunku. Mało tego, dzięki temu, że my wykorzystujemy tylko i wyłącznie te mechanizmy elektrostatyczne, niezawodność takiego elementu jest bardzo duża. Szacuje się, że dla takiego czystego superkondensatora, czyli takiego typowego, standardowego, określa się liczbę cykli ładowania i rozładowywania, określa się na wartość około 1 miliona. A więc milion razy możemy taki element ładować i rozładowywać bez utraty jego właściwości. A więc w porównaniu do akumulatorów jest to naprawdę bardzo duże osiągnięcie. No i akumulatory na dzień dzisiejszy nie są w stanie po prostu spełnić takich wymagań. Oczywiście jako element nie jest pozbawiony wad. No i tą podstawową wadą takiego rozwiązania jest cały czas jeszcze jednak mała pojemność. W stosunku czy w porównaniu do akumulatorów tego typu rozwiązania nadal charakteryzują się jeszcze bardzo małymi pojemnościami w sensie ilości zgromadzonej energii. Także pomimo tych swoich zalet, no jeszcze potrzebujemy tutaj no, popracować, ażeby te wady wyeliminować. Ze względu na swoje charakterystyczne cechy, tego typu rozwiązania znalazły no, bardzo takie specyficzne zastosowania, gdzie dzisiaj już bardzo powszechnie są użytkowane. Jednym z takich przykładów jest wykorzystanie tego typu zasobników czy elementów gromadzących energię do awaryjnego zasilania układów otwierania drzwi w Airbusie 380, czyli w tym najnowszym Airbusie. Taki układ składa się właśnie z 54 superkondensatorów, które pracują w tak zwanym układzie redundantnym, czyli pracują równolegle i dla każdego zestawu drzwi właśnie przygotowany jest taki układ zasilający. No, dzięki temu w takich sytuacjach awaryjnych no, jesteśmy w stanie takie drzwi otworzyć, czyli mamy odpowiednią ilość energii, żeby te drzwi otworzyć. Jako te główne cechy związane właśnie z zastosowaniem tego typu rozwiązań, to stosunkowo niewielka waga takiego typu elementów w porównaniu do akumulatorów oraz no to, że tego typu rozwiązania naprawdę mogą funkcjonować w różnym układzie pracy, tak? Czyli nie ma znaczenia, czy ten kondensator jest w takim układzie pionowym, czy poziomym, czy pionowym, w dowolnym układzie, w dowolnym położeniu taki element może pracować.
Innym takim charakterystycznym zastosowaniem jest wykorzystanie tego typu rozwiązań do zasilania elektroniki w ramach satelitów. To, co tutaj brano pod uwagę, to głównie właśnie niezawodność tego typu elementów. I oczywiście takim charakterystycznym i standardowym zastosowaniem to oczywiście różnego rodzaju UPS-y, gdzie łącząc odpowiednią ilość takich elementów, jesteśmy w stanie uzyskiwać odpowiednie napięcia, poziomy napięć i odpowiednie wydajności prądowe. A więc no, jesteśmy w stanie w krótkich chwilach dostarczać odpowiednią ilość energii, tak żeby no, chronione czy zabezpieczone urządzenia mogły funkcjonować i ewentualnie tutaj zapewnić zasilanie do momentu, kiedy pojawią się inne źródła zasilania. Aby można było w sposób bardzo taki efektywny i odpowiedni wykorzystywać tego typu rozwiązania, no z punktu widzenia zarówno projektantów, jak i użytkowników takich elementów, no musimy posiadać pewne informacje na temat własności takich elementów. Dlatego taką krytyczną wiedzę daje nam po prostu odpowiednie modelowanie czy posiadanie odpowiednich wiarygodnych modeli takich elementów. Posiadanie takich elementów, modeli takich elementów pozwala nam na przykład na prowadzenie różnego rodzaju symulacji, a więc przed procesem produkcyjnym jakiegoś rozwiązania my jesteśmy w stanie odpowiednio zasymulować zachowanie się tych układów, no i dzięki temu wiemy, w jaki sposób budowane urządzenia będą funkcjonowały. Dodatkowo możemy w różny sposób testować, czy prognozować zachowania się właśnie w różnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo, posiadając bardzo precyzyjne modele, jesteśmy w stanie oceniać niezawodność czy diagnozować tego typu rozwiązania, ponieważ możemy jak gdyby podawać sygnały, które uzyskujemy tutaj z tych rozwiązań praktycznych i podawać te sygnały na modele odpowiadające właśnie zachowaniu się tych układów, no i obserwować różnice w odpowiedziach samych układów i tych fizycznych, jak i odpowiedziach modeli. Dzięki temu, jeżeli pojawią się jakieś różnice, jesteśmy w stanie ocenić niezawodność tego typu rozwiązań. Oczywiście dodatkowo, jeżeli będziemy posiadać odpowiednie modele takich układów, będziemy w stanie realizować różnego rodzaju procedury sterowania, między innymi właśnie sterowania procesem ładowania takich elementów. A więc posiadanie tych modeli jest dla nas bardzo istotne i pozwala osiągnąć wiele korzyści związanych z eksploatacją tego typu elementów. Ogólnie jako sposoby tworzenia modeli, my głównie korzystamy z różnego rodzaju postaci modeli takich opisanych równaniami równiczkowymi w równej postaci, a sam sposób wyznaczania parametrów takich modeli, to głównie korzystamy z różnego rodzaju metod estymacji parametrów tego modelu na podstawie odpowiedzi, pobudzając po prostu zarówno sam układ, jak i później porównując odpowiedź modelu z takim wynikiem pobudzenia. Z punktu widzenia samego kondensatora, jako takiego elementu elektronicznego, kondensator może być ładowany ze źródła napięciowego bądź ze źródła prądowego. W zależności od tego, z jakiego źródła jest ładowany, no, różny sposób, czy uzyskujemy różne modele takiego układu. Z punktu widzenia zastosowań przemysłowych, my głównie korzystamy z ładowania tego typu elementów poprzez źródła prądowe. Dlatego w swojej pracy, w dalszej części, będę mówić głównie o tutaj tym układzie z prawej strony, gdzie właśnie mamy pokazane ładowanie kondensatora poprzez źródło prądowe. Oczywiście to źródło jest w odpowiedni sposób sterowane, czyli możemy regulować wydajność tego źródła, gdzie mówiąc o wydajności, mówimy tutaj o wydajności prądowej tego źródła. W przypadku, kiedy kondensator ładowany jest ze źródła prądowego, to taki układ opisywany czy nazywany jest układem całkującym, czyli opisywany jest właśnie równaniem całkowym, gdzie napięcie na tym kondensatorze właśnie uzyskujemy poprzez całkowanie prądu płynącego, tutaj wypływającego z tego źródła.
Chciałbym tutaj wyjaśnić z tego względu, że w dalszej części bardzo mocno będziemy odnosić się do tego pojęcia. Jeżeli na element całkujący podamy jako sygnał wyjściowy sygnał o stałej wartości w czasie, to w wyniku procesu całkowania ten sygnał wyjściowy takiego elementu będzie się zmieniał w sposób liniowy, no tak jak tutaj pokazano na rysunku. Jest to bardzo istotne z tego względu, że za chwilę zobaczymy, że no nie wszystko w zakresie, w przypadku tych superkondensatorów nam się tutaj idealnie zgadza, no i będziemy poszukiwać pewnych rozwiązań, które pozwolą nam właśnie te problemy w jakiś sposób rozwiązać. Jeżeli próbujemy wyznaczyć model takiego elementu, to poza tą pojemnością, którą no, z samej definicji jako kondensatora no, tutaj na pewno musi występować, z punktu widzenia takiego elektronicznego bardzo istotna jest ta rezystancja wewnętrzna. Różnego rodzaju zjawiska, które występują podczas tego procesu gromadzenia ładunku, powodują, że jednak pewne z punktu widzenia modelu należy na to zwrócić uwagę i tą rezystancję szeregową tutaj w takim modelu uwzględnić. A więc ta postać, którą tutaj pokazałem w postaci szeregowego połączenia idealnej pojemności i tej rezystancji szeregowej, jest to taki podstawowy model, który z punktu widzenia matematycznego pozwala symulować zachowanie się takiego elementu. Na czym polega badanie teraz naszego modelu? A więc w ramach pracy laboratoryjnej ładujemy taki kondensator rzeczywisty stałą wartością prądu, no i mierzymy, w jaki sposób zachowuje się napięcie na zaciskach wyjściowych tego elementu. Jeżeli popatrzymy na uzyskane podczas takich badań charakterystyki, to proszę zobaczyć, wartość prądu faktycznie jest stała w całym przedziale tutaj tego procesu ładowania. Natomiast widzimy, że pomimo tego, że teoretycznie kondensator powinien być tym elementem całkującym, to wartość napięcia, którą mierzymy na zaciskach tego elementu, no wcale nie jest linią prostą, tak jak pokazane jest tutaj tą linią przerywaną, tylko no, istotnie różni się od tej linii prostej. To oznacza, że tak naprawdę ten superkondensator no nie jest takim elementem idealnie całkującym albo takim typowym elementem całkującym. Tak? No widać wyraźnie, że zarówno podczas procesu rozładowywania, jak i procesu ładowania ta zmiana napięcia nie zmienia się w sposób liniowy podczas właśnie, gdy prąd ładowania czy rozładowania jest stały. Z czego to wynika? Okazuje się, że pomimo tego, że nazywamy taki element typowo kondensatorem, to sam proces gromadzenia ładunku nie opiera się tylko i wyłącznie na tych rozwiązaniach elektrostatycznych, ale wewnątrz tego elementu zachodzą jeszcze inne procesy, które no, również przyczyniają się do uzyskania tej odpowiedniej pojemności. Aczkolwiek procesy te nie są już typowymi procesami elektrostatycznymi, a bardziej odpowiadają takim procesom redox, czyli tym procesom, które występują jednak w akumulatorach. Tego typu, głównie chodzi tutaj o to, że część tych jonów jednak dotyka, czy zaczyna stykać się bezpośrednio z elektrodami i powoduje, że te wiązania pomiędzy jonami i tą elektrodą stają się nieco silniejsze. To powoduje, że z jednej strony ograniczamy tą właśnie zdolność uzyskiwania tych dużych prądów ładowania i rozładowania. No, z drugiej strony nieco nam się poprawia pojemność, ale ogólnie wpływa to właśnie na charakter takiego elementu i na budowę tego modelu. No, z tego względu, że takie zjawiska faktycznie występują, różni naukowcy próbują w różny sposób modelować te zjawiska. Najczęściej dzieje się to w ten sposób, że rozbudowujemy taki prosty model, który przed chwilą pokazałam w postaci szeregowego połączenia tej pojemności i rezystancji. Rozbudowujemy o dodatkowe jakieś gałęzie, dodatkowe jakieś układy RC, które mają za zadanie symulować właśnie zachowanie się tych procesów. Mało tego,
no te procesy są dosyć złożone i one bardzo mocno zależą, czy to zarówno od czasu, a więc niektóre z tych elementów nawet symuluje się w postaci zmian ich wartości w funkcji czasu, bądź to w zależności od wartości zgromadzonego czy uzyskiwanego napięcia. A więc na przykład ta pojemność zmienia się w funkcji napięcia, jakie panuje tutaj na zaciskach tego elementu. Wszystkie te podejścia mają na celu jak gdyby dopasowanie odpowiedzi tego modelu jak najbardziej tej charakterystyki rzeczywistej. Aczkolwiek z drugiej strony, dodając te poszczególne elementy, mało tego jeszcze te elementy, które zmieniają się w funkcji czasu czy napięcia, no bardzo mocno komplikuje to nam nasz proces, naszą procedurę poszukiwania tego modelu i wyznaczania parametrów tego modelu. Dlatego my w naszej pracy postanowiliśmy nieco zmienić tutaj podejście i postanowiliśmy, że jednak pozostaniemy przy tym najprostszym postaci modelu, czyli przy pomocy takiego modelu jako w postaci szeregowego połączenia pojemności i rezystancji, ale spróbowaliśmy wykorzystać nieco inne działanie matematyczne. A mianowicie nie wykorzystujemy takiego typowego całkowania, które znamy z jakiejś szkoły średniej, czyli kiedy mówimy o całkowaniu rzędu pierwszego, drugiego czy kolejnego takiego całkowitego, tak samo liczymy pochodną pierwszego rzędu, drugiego rzędu. Natomiast my postanowiliśmy, że zastosujemy to całkowanie i pochodną rzędu ułamkowego. Czyli na przykład będziemy liczyć pochodną albo będziemy całkować rzędu 1,7 albo 1,2 albo 0,37. Czyli to, co z punktu widzenia takiej naszej standardowej wiedzy wydawało się dosyć niemożliwe czy niespotykane, no tutaj postanowiliśmy właśnie taką matematykę wykorzystać. Samo pojęcie całkowania i różniczkowania ułamkowego rzędu no nie pojawiło się w przeciągu ostatnich kilku czy kilkunastu lat. Proszę zobaczyć, już w roku 1695 Leibniz pisał do Pitala, co by było, gdyby właśnie ta pochodna była właśnie niecałkowitego rzędu. No podobnie d'Hôpital zastanawiał się właśnie nad takim charakterystycznym przypadkiem, kiedy ta pochodna wynosiłaby dokładnie 0,5, tak? Czyli dokładnie 1/2 tej liczby całkowitej. No niestety w tamtych czasach nie udało się rozwiązać tego problemu, natomiast no troszeczkę później pojawiło się wiele rozwiązań, dzięki których my dzisiaj jesteśmy w stanie właśnie wykorzystać taki rachunek różniczkowy czy całkowy właśnie niecałkowitego rzędu. I okazuje się, że w wielu zastosowaniach dzisiejszej techniki możemy spotkać procesy, które dzięki właśnie takiemu mechanizmowi matematycznemu zdecydowanie lepiej mogą być modelowane czy mogą być właśnie opisywane. Obecnie znanych jest kilka takich podstawowych definicji różniczko-całki ułamkowego rzędu. Natomiast w swojej pracy skupiłem się głównie na wykorzystaniu pochodnej Grunwalda-Letnikowa i ona jest dosyć popularna właśnie w zastosowaniach z tego względu, że jak gdyby bezpośrednio odnosi się do elementów dyskretnych czy do analizy dyskretnej, czyli no takiej, którą na co dzień dzisiaj w otaczającym nas świecie występuje. Praktycznie wszystkie procesy związane z pomiarem czy z realizacją jakichś układów sterowania realizowane są poprzez różnego rodzaju mikrokontrolery czy mikroprocesory, które funkcjonują po prostu w sposób cyfrowy. A więc my wykorzystujemy przetworniki analogowo-cyfrowe na wejściu, aby pomierzyć pewną wielkość, a następnie po przeprowadzeniu całego procesu obliczeniowego generujemy odpowiedzi również poprzez różnego rodzaju przetworniki cyfrowo-analogowe. A więc jak gdyby ta definicja Grunwalda-Letnikowa jak gdyby stanowi takie tutaj naturalne podejście do tej rzeczywistości takiej cyfrowej. Jak popatrzymy na wzór, na definicję takiej różniczko-całki ułamkowego rzędu, no to widzimy tak naprawdę, że ta pochodna albo całka
składa się, czy jej wyznaczenie polega na sumowaniu wszystkich wcześniejszych próbek sygnału, które uzyskaliśmy, przy czym mnożąc je wcześniej przez odpowiednie współczynniki. Więc tak naprawdę wyznaczenie tej pochodnej, czy tej różniczko-całki ogólnie polega na przemnożeniu wszystkich uzyskanych wcześniejszych próbek poprzez odpowiednie współczynniki wagowe i następnie przeprowadzeniu procesu sumowania. Co nam daje zastosowanie tego rachunku? Jeżeli popatrzymy jeszcze raz na odpowiedź układu całkującego na pobudzenie właśnie takim stałym sygnałem, tak jak przed chwilą pokazałem, czyli jeżeli mamy stałą wartość sygnału pobudzającego, no to oczywiście całka z takiego przebiegu to jest ta linia ciągła czerwona. Widzimy, że jest oznaczona ona wartością całkowitą. Tutaj w tym przypadku wynosi ta wartość 1. Natomiast jeżeli my zastosujemy pochodne, czy tutaj tę wartość tego współczynnika alfa, czyli tego rzędu całkowania, przyjmiemy jako części ułamkowe, czy to 0,5, czy 1,5, to no, mamy różne odpowiedzi tego układu całkującego. Tak? Widać, że w przypadku 0,5 mamy taką odpowiedź tego układu, a w przypadku -1,5 no, mamy tutaj taką odpowiedź. Ten znak minus, który tutaj występuje, informuje nas, że będziemy realizować proces całkowania, natomiast kiedy to alfa jest dodatnie, to wtedy realizujemy proces różniczkowania. Podobnie w przypadku różniczkowania, jeżeli to alfa jest równe od jedynki, no, uzyskujemy różny sposób przebiegu tego procesu. Ale to, co charakterystyczne, widać, że my dzięki zastosowaniu tego rzędu ułamkowego jesteśmy w stanie zdecydowanie lepiej dopasować odpowiedź naszego modelu do tej rzeczywistej charakterystyki. No i po to, jak gdyby wprowadzamy tutaj ten cały mechanizm matematyczny. No tutaj cała procedura związana z wyznaczeniem parametrów takiego modelu, jako z tego względu, że przyjąłem, że mój model będzie się składać tylko z pojemności i rezystancji. No dodatkowo tutaj teraz uwzględniam tą rząd tej pochodnej, czy tego całkowania, a więc mam tak naprawdę mój wektor nieznanych parametrów, które muszę estymować, składa się z trzech elementów, czyli z tego rzędu całkowania, pojemności. No niestety w tej chwili to już jest nazywana pojemność ułamkowa, ponieważ ona z punktu widzenia sensu takiego fizykalnego no, musi być w inny sposób wyrażana, więc to już nie jest pojemność wyrażana w faradach, ale w innej jednostce. No i oczywiście tej rezystancji szeregowej. Stosując różnego rodzaju procedury optymalizacji czy szukania jakichś tam minimów, jesteśmy w stanie bez problemu wyznaczyć wektor tych szukanych parametrów z bardzo dużą dokładnością. I jeżeli teraz jeszcze raz przeprowadzimy ten eksperyment, czyli tak jak pokazałem, jeżeli to jest odpowiedź naszego superkondensatora na pobudzenie stałą wartością prądu, a to jest ta linia przerywana, pokazuje nam odpowiedź układu całkującego o rzędzie równym 1, to w przypadku zastosowania tego naszego modelu, kiedy ten rząd całkowania przyjęliśmy 0,857, to wtedy odpowiedź naszego modelu, czyli ta linia przerywana, no praktycznie bardzo dokładnie pokrywa się z tą odpowiedzią naszego elementu. A więc dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu matematycznego jesteśmy w stanie, stosując bardzo prosty model, bo ten model składa się tak naprawdę tylko z dwóch elementów, tak? Z szukanej pojemności tej ułamkowego rzędu i tej rezystancji oraz oczywiście tego rzędu pochodnej, czyli mamy tylko trzy elementy, dzięki którym uzyskujemy bardzo dobre dopasowanie odpowiedzi modelu do rzeczywistej charakterystyki naszego elementu. Przed chwilą pokazałem, w jakim celu wykorzystujemy te modele matematyczne. Ja chciałbym pokazać właśnie jedno z tych zastosowań, a mianowicie jak zrealizować proces takiego optymalnego ładowania. No, okazuje się, że z punktu widzenia teorii sterowania, jeżeli realizujemy procesy ładowania, czy ogólnie sterowania, no, najczęściej interesuje nas to, ażeby przeprowadzić stan naszego układu z jakiegoś stanu początkowego do tego stanu końcowego i ażeby zrobić to w odpowiednim czasie. Oczywiście możemy brać pod uwagę różne kryteria tej optymalizacji przeprowadzenia tego procesu, natomiast no, nas tutaj interesowało to, ażeby zrobić to w taki sposób, ażeby zużyć do realizacji tego procesu, czyli przeniesienia tego stanu takiego układu z wartości początkowej do tej wartości końcowej zadanej, zużywając do tego celu jak najmniejszą ilość energii. A więc po to, żeby wszystkie straty, które występują podczas takiego procesu ładowania, zminimalizować.
Oczywiście, te wszystkie straty występują na tych elementach rezystancyjnych. No z jednej strony ktoś powie, no możemy stosować odpowiednie przewody, odpowiednie połączenia, tak żeby ta rezystancja była minimalna i wtedy tych strat nie będzie. Natomiast no nie da się tego nigdy wyeliminować. A mało tego, tak jak pokazałem, z punktu widzenia modelu takiego superkondensatora, bardzo istotna jest również ta rezystancja wewnętrzna. Jej nigdy nie wyeliminujemy, ona tam zawsze występuje, a ograniczając właśnie te straty na tych elementach rozpraszających energię, czyli na tych rezystancjach, my ograniczamy ilość ciepła, która się wydziela wewnątrz takiego elementu podczas na przykład procesu ładowania czy jego rozładowywania. A więc my jesteśmy w stanie z punktu widzenia matematycznego, posiadając odpowiedni model, przeprowadzić proces sterowania tym źródłem prądowym w taki sposób, ażeby uzyskać odpowiedni sposób przeprowadzenia stanu tego elementu, czyli na przykład napięcia, do jakiego naładowany jest ten element, z wartości początkowej do wartości końcowej, no w dowolny sposób. Oczywiście wśród tych różnych sposobów realizacji tego sterowania jest takie sterowanie, które minimalizuje nam te wszystkie straty. A więc jest tym sterowaniem, które dla nas jest najlepszym, czyli tak zwanym tym sterowaniem optymalnym. Troszeczkę teorii związanej, w jaki sposób ten wektor sterowania wyznaczyć, a więc jeżeli jesteśmy w stanie osiągnąć dany stan w odpowiedniej liczbie kroków, no to jesteśmy w stanie właśnie wyznaczyć takie sterowanie, taką sekwencję sterującą, ażeby w zadanym czasie przeprowadzić stan tego układu z wartości zerowej do wartości tej maksymalnej, minimalizując tak zwany kwadratowy współczynnik określający tą jakość sterowania. Jak wygląda taki wektor sterowania? No, wyznaczamy go w taki sposób. Wydaje się to dosyć skomplikowane i być może z punktu widzenia takich pierwszych jakiegoś podejścia do tych zagadnień jest to dosyć złożone. Aczkolwiek chciałem tylko pokazać, że wektor tego sterowania, czy dokładna postać tego sterowania, określona jest tylko i wyłącznie na podstawie znajomości parametrów tego naszego modelu. A więc jeżeli udaje nam się bardzo dokładnie wyznaczyć parametry tego modelu, czyli jesteśmy w stanie wyznaczyć tę pojemność, tę rezystancję i rząd pochodnej, to jesteśmy w stanie wyznaczyć równania opisujące zachowanie się tego obiektu, no i na tej podstawie wyznaczyć dokładnie ten wektor sterowania. No i takie sterowanie myśmy tutaj zrealizowali, a więc zbudowaliśmy odpowiednie stanowisko, które pozwala właśnie w dowolny sposób sterować wydajnością takiego źródła prądowego i właśnie wzięliśmy ten kondensator po to, żeby przetestować, jak wygląda ta procedura ładowania takiego kondensatora właśnie w taki sposób optymalny. Tak wygląda nasz proces, nasz przebieg zmian tego prądu ładującego. I po zastosowaniu właśnie takiego prądu, takiej postaci, tego prądu ładowania, no uzyskaliśmy zmiany napięcia na tym kondensatorze, tak ażeby w przedziale czasu tutaj 200 sekund uzyskać naładowanie tego kondensatora do napięcia 2,7 V. Maksymalny prąd, który tutaj uzyskujemy, tak jak wynika z tego rysunku, jest na poziomie poniżej no, 120 amperów przez tam odpowiednią chwilę. A więc jesteśmy w stanie, czy uzyskaliśmy taką postać tego prądu, która gwarantuje nam naładowanie tego superkondensatora do odpowiedniego napięcia w odpowiednim czasie, minimalizując wszystkie straty, które tutaj mogą występować. Do czego, czy w jakim celu możemy to wykorzystać? A więc no, wyobrażamy sobie w ten sposób, że załóżmy, mając w tej chwili jakiś pojazd napędzany właśnie w sposób elektryczny poprzez czy to akumulatory, czy poprzez właśnie takie superkondensatory. Jeżeli chcemy zrealizować proces ładowania takiego pojazdu, to podjeżdżając pod punkt takiego ładowania, po podłączeniu naszego samochodu do takiego punktu oraz ustawienia naszych parametrów, z jakimi chcemy na przykład naładować ten nasz samochód, a więc określamy, w jakim czasie i do jakiego poziomu chcemy ten akumulator czy te superkondensatory naładować. Następnie sam już układ elektroniczny w postaci jakiegoś mikroprocesora czy mikrokontrolera odczytuje strukturę, czyli model tego naszego zasobnika energii i następnie przed rozpoczęciem procesu ładowania wyznacza, w jaki sposób ma kształtować ten prąd ładowania, ażeby faktycznie naładować ten nasz zasobnik w odpowiednim czasie do odpowiedniego napięcia
z odpowiednim, minimalizując wszystkie straty, które na tych elementach rozpraszających mogą się pojawić. No i po takiej analizie rozpoczyna się proces ładowania, czyli generowany jest dokładnie ten sygnał sterujący, który przeprowadza nasz stan tego naszego akumulatora czy tego superkondensatora z tego stanu rozładowania do tego stanu naładowania. A więc jesteśmy w stanie przeprowadzić ten proces ładowania różnego rodzaju zasobników w taki sposób zapewniający optymalne czy maksymalne wykorzystanie energii, tak? Czyli minimalizujące straty. Jedyne, co nam jest potrzebne, to dokładny model takiego zasobnika. To wszystko udało nam się już zrobić, a więc pytanie, to co dalej, jeżeli udało nam się to wszystko już rozwiązać? No jeżeli wrócimy jeszcze raz tutaj do tego wykresu, który pokazywałem wcześniej, który pokazuje nam tę zależność pomiędzy gęstością energii, gęstością mocy dla różnych zasobników energii, to no widzimy, że tak, z jednej strony mamy superkondensatory charakteryzujące się bardzo dużym poborem prądu, natomiast o niewielkich pojemnościach. No z drugiej strony mamy akumulatory litowo-jonowe, które znowu charakteryzują się bardzo dużą pojemnością, no ale niewielkimi tymi prądami. No to dobrze by było zbudować elementy, które gdzieś będą się znajdowały tutaj, po środku tej przestrzeni, a więc będą miały najlepsze cechy jednej, jak i drugiej. No i oczywiście technolodzy pracują nad takimi rozwiązaniami i takie rozwiązania ogólnie można już dzisiaj spotkać i nazywamy je kondensatorami litowo-jonowymi. Czyli są to elementy, które łączą najlepsze cechy zarówno tych kondensatorów, czy superkondensatorów, jak i akumulatorów litowo-jonowych. Pierwsze takie rozwiązania to były tak zwane układy drugiej generacji, gdzie jedna z elektrod to była typowa elektroda właśnie taka, jak spotykamy w superkondensatorze, a drugą elektrodą była elektroda pochodząca z akumulatora. No, cały czas ta technologia się rozwija, mamy również układy trzeciej generacji, gdzie te mechanizmy czy te konstrukcje związane z budową takich elementów są coraz bardziej złożone, no i te cechy stają się coraz bardziej pośrednie pomiędzy jednymi i drugimi elementami. I tutaj przyniosłem również pokazać, jak wyglądają takie rozwiązania. To jest typowy superkondensator o pojemności 1000 faradów, tak? Czyli to jest element, który tutaj znajduje się gdzieś na tym żółtym polu. Typowo zjawiska ładowania są typowymi zjawiskami elektrostatycznymi. To jest również, to już jest kondensator litowo-jonowy tej drugiej generacji, czyli jest to również element o pojemności 1000 faradów, ale już właśnie wykonany tutaj w nieco innej technologii, a więc mający te cechy wynikające z akumulatorów, czyli z tej większej pojemności. Tak, a więc uzyskaliśmy zdecydowanie większą gęstość energii, tak, bo w tej samej masie jesteśmy w stanie, czy tą samą ilość jesteśmy w stanie uzyskać w mniejszej masie. A to jest kondensator litowo-jonowy trzeciej generacji, a więc również o pojemności 1000 faradów. A więc te trzy elementy mają taką samą pojemność, tak? Natomiast no, widać wyraźnie, że różnią się objętością dzięki temu, że zastosowano różne rozwiązania technologiczne. To, że zastosowano te rozwiązania technologiczne, oczywiście spowodowało, że różnią się modele matematyczne takich elementów. I myśmy takie modele również wyznaczali. I w przypadku tych kondensatorów drugiej generacji, no ten model już musi zawierać tutaj te źródło napięcia charakterystyczne dla pojemności. No i ta odpowiedź wygląda mniej więcej w ten sposób dla stałego cyklu ładowania prądem. No to powoduje, że zbudowanie jednego takiego prostego modelu składającego się tylko z pojemności i rezystancji jest niezmiernie złożone. Dlatego no, zaproponowałem, aby zastosować tutaj tak zwane modele przełączane. Czyli w zależności od napięcia, na poziomie którego jesteśmy, zmieniamy wartości parametrów takiego modelu. Po przeprowadzeniu tej procedury identyfikacji tych parametrów i przeprowadzenia takiego procesu ładowania, no, udało nam się uzyskać mniej więcej takie rozwiązanie. Tak? A więc wyznaczyliśmy najpierw znowu sygnał sterujący, czyli jak ma zmieniać się prąd ładowania takiego elementu, tak, ażeby zmiana napięcia na zaciskach tego kondensatora litowo-jonowego zmieniała się w sposób liniowy. Widać wyraźnie, że tutaj ten element składa się z dwóch takich jak gdyby przełączanych układów. Tutaj mamy jedne zdefiniowane parametry, tak jak tutaj są pokazane, czyli to alfa na poziomie 0,39, natomiast ta druga część charakteryzowała się tą pochodną ułamkową na poziomie 0,95.
ale widać, że zastosowanie tego mechanizmu matematycznego no, pozwoliło nam praktycznie powtórzyć tą liniowość podczas procesu ładowania. Dokładnie to samo zrobiliśmy dla tego kondensatora trzeciej generacji, przy czym tutaj ta charakterystyka jest jeszcze bardziej złożona, a więc ten model również staje się coraz bardziej złożony. No tutaj zaproponowałem 6 takich przedziałów, które również uzależnione są od wartości napięcia tego kondensatora. No dla każdego przedziału znowu wyznaczyłem wartość tego rzędu pochodnej oraz pozostałych parametrów. No i jeżeli powtórzymy czy przeprowadzimy ten proces wyznaczenia tego sygnału sterującego w sposób optymalny procesem ładowania, no to widać, że składa się z tych 6 przedziałów. No taka jest postać tego sygnału, ale jak popatrzymy na napięcie, które się zmienia na zaciskach tego elementu, również to napięcie zmienia się w sposób liniowy. A więc faktycznie jesteśmy w stanie dalej osiągać te minimalne procedury sterowania, pomimo coraz bardziej złożonych układów. No to znowu pojawia się pytanie, to co dalej? Jeżeli stosując ten rachunek różniczkowo-całkowy ułamkowego rzędu do takich elementów, jesteśmy w stanie już w sposób taki optymalny realizować te procesy ładowania, no to pytanie, co nam dalej jeszcze tutaj pozostało? Oczywiście ta obecność tych kondensatorów drugiej i trzeciej generacji no nie oznacza jeszcze tego najlepszego rozwiązania, czyli tego, gdzie no bylibyśmy gdzieś tutaj w tym obszarze, tak? Czyli mielibyśmy tak naprawdę te najlepsze cechy tych superkondensatorów i kondensatorów i akumulatorów litowo-jonowych. Tak się składa, że naukowcy cały czas pracują nad tymi rozwiązaniami i już właśnie pod koniec roku 2018 pojawiły się pierwsze publikacje właśnie o takich rozwiązaniach, gdzie uzyskano parametry zarówno w zakresie gęstości energii, jak i gęstości mocy odpowiadające właśnie tym najlepszym wymaganiom. Tego typu rozwiązania budowane są głównie w oparciu o wykorzystanie grafenu, tak? Czyli mamy elektrody grafenowe, które no dzięki swym charakterystycznym właściwościom pozwalają zarówno uzyskać tą odpowiednią pojemność, jak i odpowiednią wydajność prądową. A więc widać, że cały czas jest dużo pracy do tego, ażeby szukać dalej tych modeli takich rozwiązań, no po to, ażeby realizować te procedury sterowania optymalnego, po to, ażeby po prostu ładować takie zasobniki, tracąc podczas tego procesu ładowania minimalne ilości energii. Natomiast jeżeli śledzimy, czy staramy się tutaj śledzić na bieżąco wszelkiego rodzaju informacje techniczne, które dotyczą tego typu obszaru, a więc takiej budowy zasobników energii elektrycznej, niedawno pojawiły się nowe informacje, że ażeby zamiast właśnie tego grafenu zastosować inne materiały. No i takim obiecującym rozwiązaniem mają być dwuwymiarowe struktury boru, tak zwany borofen, którego te parametry technologiczne w odniesieniu właśnie do stosowanych obecnie materiałów w tych superkondensatorach, czy tych kondensatorach ogólnie litowo-jonowych, no są zdecydowanie jeszcze lepsze, tak? Czyli tutaj chociażby pojemność, jaką jesteśmy w stanie uzyskać z 1 grama takiego materiału, jest na poziomie około 2000 mAh, gdzie z tego grafitu uzyskujemy 370, a z takiego materiału, z którego najczęściej dzisiaj budujemy te akumulatory, głównie litowo-jonowe, jest to na poziomie 175 mAh z 1 grama. Tak, a więc widać, że ten materiał jest prawdopodobnie 10 razy lepszy od tych obecnie stosowanych. Tak więc widać, że tej pracy, która jest przed nami, jest cały czas bardzo dużo. Gdyby ktoś był zainteresowany właśnie tą tematyką, to zapraszam do kontaktu i mamy odpowiednio wyposażone laboratorium, tak, ażeby właśnie tego typu badania prowadzić. Współpracujemy z różnymi osobami z różnych innych instytutów, na przykład z Instytutu Informatyki i dzięki temu no, udaje nam się tutaj bardzo ciekawe wyniki uzyskiwać. No a widać, że tej pracy cały czas przed nami jeszcze jest dużo.
Także jeżeli kogoś zainteresowałem, także zachęcam, czy tutaj zapraszam do kontaktu i do dalszej jakiejś wspólnej pracy. Króciutko jeszcze na temat materiałów, które wykorzystałem właśnie w ramach tutaj prezentacji. Ta część naukowa dotycząca właśnie tych najnowszych osiągnięć oraz ta część taka związana z pewnymi rozwiązaniami graficznymi. Także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam.